Codzienna depresja spowodowana za dużym udźwigiem. Siema, Cleo. Hello. Everything here is guaranteed to injure, maim, or kill at your discretion. Except me. I only kill when I want. O kurwa, przecież będziesz gadać 15 minut ze mną. Czym ty kurwa jesteś? Who? What are you? I'm a woman, baby. Oh yeah. Kurwa, jesteś robotem? Oh, of course you are. It's just all those metal plates. You're a robot, right? A very womanly robot? Designation Assaultron. Designed to provide a variety of security-related tasks to the modern man. Runtime conclusion. Why work for the man when you can work for yourself? New designation. K-L-E-O. Cleo. Fully independent small business owner. Robot enough for you, smooth? Dobra, dawaj, co tam masz. Let's get you out. Imprezowicz. A masz jakąś snajperę? Napierśnik niszczyciela. Co jest? Odbięcie po to, że... Ile? I dlaczego ten caps to kosztuje 20 tysięcy? Przecież ja nawet tyle nie będę grał w tą grę. Do snajpery. Dzięki. Dużo kapsli, ale trudno. Dobra, pochodzimy. Czy ja z dachu skoczyłem, tak? I mi wczytało. Przydałbyś tu łóżko. Przydałbyś tu wyrko. Pokręcę się po górze. Mogę? Kurwa! O, yeah, siema. Spokojnie, tu ona mówiła o jakimś hotelu. Czy ja wbiłem w tędy prawdopodobnie? Tak, dzielnica biznesowa, o. Old State House. Czy to jest takie kolejne miasteczko, nie? Szumowin. Jo, jo, kumam. Może mam klucz. Can't pick this. Na razie nikt... Zwiedzam, pierwszy raz tu jestem. Może to był ten house. Dobra, wbijamy tu. Hey, let me ask you something. Huh? Is something wrong? Well, I sort of had the same question. It's just, with everything that's happened with you and your family, it's a whole hell of a lot to process. I wanted to make sure you're holding up all right. No, oczywiście, że sobie radzę. Wszystko w porządku. Yeah, I'm all right. Huh. You're a tougher nut than I thought. Tougher than I was. Took me a long damn time to get a feel for this place. Thank goodness I found Diamond City. It's got its flaws, sure, but it beats the hell out of anywhere else in the Commonwealth. Of course, when I took up there back when, people were just as scared. Co myślisz, takie miasta, aglomeracje jak Diamond City w tej grze? The massacre of the CPG was still pretty fresh in people's minds at that point. And folks were still losing sleep over the broken mask. Plenty of people assumed I was just a saboteur, moving in to melt down the reactor or poison the drinking water. But at the time, they couldn't exactly turn me away. Pięknie, ta maska, o czym ty bredzisz, brachu? This was long before I'd moved to town, but apparently some gentleman type shows up in Diamond City, heads down to Power Noodles. Guess he didn't like the food because he pulled his pistol and opened fire on the folks enjoying theirs. When security finally put enough holes in him to drop him, they say he was full of servos and sprockets, just like yours truly. Seems he malfunctioned, went berserk. It was the first time people realized that synths had stopped looking like me and started looking like them. Considering what these folks went through, I felt real lucky they let me in the front gate at all. Massacre of the CPG? What's that? The Commonwealth Provisional Government. Years back, a group of settlements tried to get together and form a coalition. Every settlement with even a hint of clout sent representatives to try and hash out an agreement. Only the Institute sent a representative of their own, a synth. The man killed every rep at the talks. The Commonwealth Provisional Government was over before it even got off the ground. I took up in town not long after. I was damn lucky they didn't just tell me to scram right then and there. Jo, cię kręcę, ale tak z ciekawości, czemu cię zaakceptowali? Why did they let you in? Because I'd rescued the mayor's daughter, gal of about 15, pride and joy of the mayor back then, a man by the name of Henry Roberts. The young Miss Roberts decided she'd run off with some caravan hand she'd, known for an evening. Turns out the guy was part of a gang of kidnappers. I didn't even know who I was rescuing, just stumbled on a crying girl and four toughs. I took her home and the mayor dubbed me a hero, offered me a place in town. Lots of folks protested, said I was a spy, but he wouldn't have it.
Taking up in the city was tricky at first, but I never tried to hide what I was and... O, odkrywa historyjka. You took down four guys by yourself? Well, I didn't have to. Back then, synths were even more of an unknown quantity than they are today. I told them I was rigged to explode and started going beep, beep. O kurwa, nikt to jest przekotak, przekozak. The part of that rescue was keeping from laughing as they climbed over each other to get away. Ha, nikt ty jesteś przekotem. Was it hard settling in? Well, they sure didn't make it easy. I started off doing the jobs no one else wanted. I got more banged up being Diamond City's handyman than I ever did living out in the ruins. But I guess folks never forgot I rescued the mayor's daughter, so they started coming to me when people went missing. Wife runs off with a new paramour and takes the rent money with her. Talk to the synth. An upset father decides moving him and the kids to Good Neighbor in the dead of night's not the worst damn idea since the bomb. Go get Nick. After a while, the jobs got so backed up, they didn't even ask me to do the handyman stuff. I zostałeś detektywem. Hell, I was so happy to do it, it was months before I started charging anyone. I never stopped being Nick the synth, but it was Nick the detective, folks. It was about then that things... No i odnalazł swoją niszę, odnalazł swoje miejsce, wypełnił lukę. Świetnie. Dobra, szybko, Nick, pierdol głupoty, bo mi gierkę zaraz zatnie i będę musiał biedę od nowa wszystko. No kurwa jasne, stary, bo pierdolisz i pierdolisz. Siemano! The Diamond City radio signal comes in loud and clear here in Good Neighbor. And that Travis, man, he got good. Yeah, that's how papier. Chyba tu nie znajdę, to jest... Now, I've seen a lot of crazy stuff in my time, but a flying ship... No, latał. Wiesz co, nie mam czasu na pogawędkę, potrzebuję wyra. Łóżko by mnie rozluźniło. Czuję się trochę spięty. Zważywszy na to, że nie tylko to jest zależne od tego, co będę robił w grze, ale czy gra się nie wypierdoli. Jest taki ukryty... Wow, ona chodzi w ogóle, ty. Dobra, jak się nazywa hotel? Muszę tutaj przyspoilerzyć od was. Hey, Daisy. Glad you can make it. How's my favorite girl doing? Didn't I see you on a date with Morowski the other day? O, Hotel Rexford. Dokładnie, tego szukałem. Muszę się porządnie wyspać. Czy wywaliła już gierka? Nie gadaj tego na razie na głos. Are you actually going to go down and do some work? Being available to the customers is work. It's not all about... Dobra, stare małżeństwo, kurwa, nie mam czasu. It's not all about sampling those chems either. Maybe if you... Panie, o, gadać od rzeczy. Co jest do opierdolenia? Where's the fun in cooking it if you ain't using it? Cooking są kurwa fine and jacky? Oh man, someone new. You need some jet, man. Home brewed, reasonable prices. Dobra, na razie dzięki, wiesz, stary, muszę się wyspać. Przeskadzasz. No i tu jest koleżanka, tak. The room is on the top floor. When you come to the hallway, it's the last one on the right. Okej, mam postaram się zapamiętać. Na samą górę. A ty poczekaj na mnie nikt tutaj, okej? Hey. What's the plan? Wait there. I'll stay put. Wow! Przepraszam. Oh. Wierzę. What? No. It can't. O kurwa, stary, zmieniłeś się od pierwszego spotkania. Sanctuary Hills, right? O stary, ty, czekaj, to on mi opierdalał miejsce w krypcie. I potem go nie wpuścili w ogóle do tej krypty. No tak, stary, to było pojebane, że ty rozdawałeś miejsca w krypcie, a samo dla ciebie nie było. To jest taki typowy obraz matki Polki. Robi obiad dla wszystkich, a sama głodna siedzi. Stary, no kurwa, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, lepiej wiesz. Albo walę prosto, kryokomory. No oczywiście, stary. I had to get to the future the hard way, living through the filth, the decay, and the bloodshed. Look at me. I'm a ghoul, a freak. Urwa. Don't take this the wrong way, but you were pretty ugly before. You know,
You're the only other person I met from before. Oh, God. I've been so alone here. No Commonwealth settlement. Once a ghoul with 200 years of Vault-Tec sales experience. O, wiesz, możesz iść do Sanktuarium, mordo. You know, you could head back to Sanctuary. I'll come visit. I promise. Really? You will? No kurwa, stary, możesz okay. Nawet do mojej bandy dołączyć. I'll head over there right now. You promise you'll come visit, right? No proste, będziemy działać. I'll see you there. Jasne, już jednego gula, czy nie, syntka mam w ekipie. A to moje wyrko? Kurwa, gdzie mój był pokój? O, przepraszam, Markowski? Ja pierdolę. Który był mój pokój? Co napierdoliła? A, przepraszam. Dzień dobry. Jest! A, chwila prywatności. Czas się porządnie wyspać. No niezłe spotkanie. Ten gość, mało go było widać, ale on na początku gierki sprzedaje... To jest też takie dziwne, nie? Sprzedaje ci miejsce w krypcie. Nie, ty już masz je kupione. Tylko ustala chyba, które tam miejsce masz. I w momencie, kiedy biegniecie do krypty, to... Jego nie wpuszcza, wojsko go nie wpuszcza na miejscówkę. Potrzebuje wody. Zajmij się, że tu ludzie wstają. Picie, potrzebuje się napić, to porządnie. Because they're chem addicts and bottom feeders. This place was a palace once. Now it just has you. Think about it. To była niesamowita noc. Siemanko, Nick. Come on. Jedziemy. Mamy robotę do zrobienia. Dzień dobry. Niesamowity pokój. Wiem, mówię, że niesamowity pokój. Niesamowite miejsce. I love you. A do siebie jeszcze wrócę. Na pewno tutaj poszalejemy. Tylko na razie o kilka misji. Dobra, dobre sąsiedztwo. Zapisana gierka. Nie jesteśmy obsrani. Jedynie to trzeba wrócić do bractwa, znaczy nie do bractwa, do sanktuarium i te śmieci tam zostawić do chuja pana. Ewentualnie nie do sanktuarium, tylko wcześniej, do tego... tam jest taka malutka działeczka, dwie babeczki tam hodują ogóreczki, kurwa, i pomidoreczki. Okej, możemy zaczynać nasze śledztwo. Siema, Żulu. Wow, to było wolne? I dostępne dwa poziomy. Zatrzymujemy się, żeby rozdać statystyki postaci. Ty jebana kurwiszonie, jebany w dupę. Dobra, zobaczmy, co tu się dzieje. Pistolety, chyba trzeba to podnieść. Ja bym w to szedł, maksymalizował, kurwa, swoje rzeczy. Jak już mam to w tej pozycji, to już dodam jeden punkcik. I rewolwerowiec, też napierdalamy z rewolweru. Ewentualnie skradanie się, jeszcze lepiej, żeby było. Może masz rację, bo trzeba zbierać na itemy. Tak. Ale możesz uzyskiwać... Myślicie? 25%? Nie. Strzelaj szybciej i celniej, czyli będę mógł modyfikować bronię, czy po prostu będę mógł już szybciej i celniej strzelać? Lepsze modyfikacje. I one będą automatycznie dostępne już, nie? Okej, to na następnym poziomie. A może w Jezusa Chrystusa jeszcze? Żeby jeszcze mieć więcej odporności, ale poziom 20 dopiero. Często handluję, jestem handlarzem. Dużo handluję, no na tym opieram, żeby zarobić. Okej, Memory Den, czyli zakamarek śmierci, jej pamięci. Okej. Tu będą jakieś pewnie magiczne rzeczy, wiesz, coś z Harry'ego Pottera, wiesz. Targiwanie do mózgu i odzyskiwanie wspomnień. To jest pierdolone, ale zobaczymy. Jednak ten wątek może być dobry i kapsuły. Siemako! Ale świnia, Irma! Amari's downstairs. You big flirt. Przedstawisz nas? Nie. Dobra. Siemano. Siemanko, Irma. Here for Amari. She's downstairs. Ja chcę tylko pogadać, wiesz, hey, Irma. Whatever you and Nick are up to, I don't need to know. Just don't let the big metal softy hurt himself. All right. Nie chcę gadać. Chyba rzeczywiście leci na Nika. No nic, no szkoda. Ja wiem, że Nick ma renomę w mieście. Możliwe, że wyruchał pół Diamond City, nie? Nie znam jego przeszłości, kurwa. I pić mi się chce do chuja, nie? Jest doktorek. O, też jakaś... A, to myślę, babeczka, Mari! Myślę, że to będzie jakiś, wiecie, bardziej pochodzenie z Indii. Siemanko.
Może mi w ogóle powiesz, o co tu chodzi, kurwa. Bo ja mam za godzinę płacone, nie kurwa za content. Now what's this all about? We need a deep dig, Amari, but it's not going to be easy. The perp, Kellogg, is already cold on the floor. Are you too mad? Putting aside the fact that you're asking me to defile a corpse, you don't realize that the memory simulators require intact, living brains to function. Ale spokojnie, spokojnie. Rozluźnij atmosferę dobrym sarkazmem. I mean, technically, the corpse was defiled already. This dead brain had inside knowledge of the Institute, Amari. The biggest scientific secret of the Commonwealth. You need this, and so do we. Fine. I'll take a look. But no guarantees. Do you have it with you? Here's what I could find. What's this? This isn't a brain. This is... Wait. That's the hippocampus. And this thing attached to it? A czy wiesz co, zamówiliśmy w barze shrimpy, kurwa, te... Takie ryby małe, kurwa, jak to się nazywa, ostrygi. Takie czerwone, kurwa, i to zostało z komputerem wbitym. All Institute technology has a similar architecture. Co my zamówiliśmy? Jak to wyglądało? Co to jest shrimp? Bo już po angielsku. Krewetki, no krewetki, wiecie, że ja po angielsku zapierdalam tu, jak do knajpy idę, to wiecie, że ja... po angielsku z kelnerami, kurwa, szprecham. Czy nic, czy nik jest, czekaj, czy to jest w ogóle, czy to się nadaje, koleżanko? Possibly. There's no sign of decay, so the tech is probably preserving the tissue, injecting some kind of compound to keep it stable. But there's no way to access the memories inside without a compatible port. You're talking about me, right? I'm an old synth. If the Institute built me out of similar parts, we might have an in. On będzie jakby takim odtwarzaczem kasety. I don't know where to even begin with listing the risks. To poczekaj, ten Kellogg był kurwa syntkiem też? Ale jeszcze jakimś śmiesznym żarcikiem, no bo wiecie, no może to będzie serial komediowo postapokaliptyczny. We should try plugging you into a toaster next. Kurwa, Filip, dajesz w pizdę. You find new horrible ways to laugh at my expense. Dam ci pizdę, Nick. Robimy kurwa, robimy go, podłączaj go. Ty, a może bitcoiny będziemy z niego wykopywać, rozumiesz? Będzie kopał bitcoiny. Let's see here. On w niego wjeżdża. Keep talking to me, Mr. Valentine. Any slight change in your cognitive functions could be dire. On jest nieistotny, liczy się tylko mój syn, Sean. Static. Postaraj się. That's what I was afraid of. The mnemonic impressions are encoded. It appears the Institute has one last failsafe. There's a lot of memories in the implant. W takim razie co? Simloka trzeba, jak obejść to? Tell me you have a way past this, Doc. Let me think. The encryption is too strong for a single mind. Czyli dwa syntki? What if we use two? We load both you and Mr. Valentine. O kurwa. Run your cognitive functions in parallel. He'll act as a host while your consciousness drives through whatever memories we can find. Kurwa, no dobra, trzeci żarcik. Nick and I are going to share a mind. Yeah, I'm not going to see him in any. O kurwa, typowy żarcik starego chłopa. If a smart mouth was all it took to solve problems, we would have found your son. No, traf tam uwaga, Nick Valentine. No. You won't have to worry about that. The only memories you'll access are the ones in the implant. Tylko... Zaczynajmy w takim razie. Zaczynajmy. Zróbmy to. Zróbmy to. Just sit down over there and keep your fingers crossed. Keep your finger crossed. Okay, okay. Do której wchodzisz, Nick? Ja bym do niej wszedł, ale... Nick, ty kurwa wariacie, mordo kurwa ty! Żartuję, nie? Dobra, wchodzimy. Ale faza, jak w cyberpunku, okej. Okay. Dobrze wziąłem Nika, bo ona by wspomnień nie odczytała. Widzicie? Główka pracuje, Nik był potrzebny. I co teraz? Halo? Initiating brainwave migration between the transplant and the host. Mnemonic activity coming from the transplant. It's degenerated, but it's there. Zdegenerowana jest, taka jest najlepsza, pójdź. Memories we can find. They might not be stable. Just hold on. Wchodzi. Wow, co się dzieje?
Can you hear me? Ah, good. The simulation appears to be working, although the memories are quite fragmentary. Wow, jestem, ale to są jakieś kurwa przewody mózgowe, ty. That gives us some clue to the Institute's location. Mogę chodzić? Wow. This is the earliest intact memory I can find. Bo mam wrażenie, jakbym chodził po jego układzie. Wow, chodzę do jakiegoś pokoju. You are experiencing these memories as Kellogg. This may prove disorienting at first. Perspektywa. To ja. I was such a dummy back then. What did I know about how the world worked? I think now she wanted me to kill him. I should have. Instead, I ended up running away. I told myself I wanted to find somewhere out from under the thumb of the NCR and all their rules. But really, I was running from the guilt of not protecting her from Dad. Yeah, it doesn't matter now, though. Mom knew how it was. She wasn't soft, but she loved me in her way. And she protected me from Dad. That cost her more than a few beatings. I never knew what happened to her after I left. I didn't want to know. Not then. I'm sure that's going to take some getting used to for a lot of people. What a joke. What's it mean, Mom? O kurwa, wywołaj wspomnienie tata i kurwa są drzwi. No, ja tak, ja mam dużo lat, kurwa, ja widziałem różne filmy, no. I tak właśnie zrobiłem. Odkładałem hajs pracując za granicą, a odkąd wróciłem, to jeżdżę na kurwy prawie codziennie. Suki w kwiecie wieku dobrze potrafią opierdolić parówę. Kurwa, ty brutalu. Ale wracamy do starego wpierdalającego się na chatę. Kurwa, jebana rumba podjeżdża mi tutaj. Wypierdalaj stąd. Kurwa, co za wariatkowo jebane. Zamknij się. Czyli ten nasz Kellogg, co... Wow! Ja mam ten rewolwer. Mortko! Ona podpuszcza swojego ojca. Kurwa, ten Kellogg miał przejebane na życiu. Ale ja chcę, kurwa, mać dowiedzieć się, gdzie jest mój syn. Ja pierdolę, po co my to w ogóle tą szopkę robimy? Mom knew how it was. She wasn't soft, but she loved me. You've always been my good boy. This doesn't seem to be what we're looking for. Ah. There appears to be another intact memory close to you in temporal sequence. Tak, ale ten gość miał naprawdę przejebany. Może to, kim on naprawdę jest, to nie jego wina, a tego, kto go stworzył, to ja. A czy Kellogg, czyli ja, bo jestem jak w jego wspomnieniach. Sara, to musi być jego popycha, znaczy jego dziewczyna. The thing about happiness is you only know you had it when it's gone. I mean, you may think to yourself that you're happy, but you don't really believe it. Focus on the petty bullshit or next job or whatever. It's only looking back, by comparison with what comes after, that you really understand that's what happiness felt like. To znaczy, że co, że my, okay. Sarah, you've got to give it a chance. I was the worst thing that ever happened to her. Ah, klasyk pierdolenie. She'd have stayed in the hub, maybe hooked up with someone who didn't kill people for a living. Nie bądź takim ignorantem, przy tobie jest szczęśliwa. Almost certainly lived longer. Ale to tak nie działa, Kellogg. O, Mary, Mary, dobra. Ty mi zajebałeś dzieciaka, to może ja zapierdolę twojego, ha? Ha? Nie żarp mnie, powiedziałem, kurwa, nie... No?
Mary, kurwa. Whatever made me think that a guy like me should have a daughter? Twoje dziecko, I never deserved her. Zapierdolę je z twoich wspomnień, że nie będziesz nawet o nim pamiętał. Ja to już pojebane, to już przesadziłem. In a few years I'll be running my own crew. As soon as I make the connections I need. Then I can give you anything you want. And little Mary too. I never worried about you before. Must be my mama instincts kicking in. Who knew I had those, huh? Come on, you're great with her. And you don't need to worry about me. Most of it's just running security for the Shi. A lot of standing around looking tough. Well, they sure picked the right person for that job. Listen, it's gonna be great here. See this? Whoa. This is what's gonna be. Jakaś tradycja, przekazują sobie kurwa kopyta w tej rodzince. I promise. I know, Connie. Pokazał gnata i musi, że naprawić cały świat pistoletem. Proszę, jaki bohater jebany. Proszę, kurwa, jaki gagatek. Ucisz Bachora. Ale tak sprawiedliwie powinien mu odjebać żonę, nie? Wiesz, o co chodzi? Bo on zabił moją żonę. Wiem, że to brzmi... jest to chore, ale on zabił moją żonę. Spierdalam stąd. No ale zaczyna mi się rysować już portret tego zawodnika. Oho. How did you think this was gonna end, Kellogg? You thought you could just fuck with us, and we wouldn't fuck with you? Just so you know, they died like dogs. And you weren't there to help them. Wow! Nie wczytało tekstur, poczekaj, wchodzę. Dalej nie wczytało. I found another memory to try. I'll connect you. Okej, okay, przyjąłem doktorko, doktorze. Jest, widzę. Coś tu się dzieje, o co chodzi? Zabili mu żonę i dziecko. Ja pierdzielę, teraz rozumiem, no ale... Czyli on ma w sobie, widzicie, tak zło na świecie działa. Jemu odebrano rodzinę. I on w geście buntu i tej nienawiści, którą w sobie nosi, odebrał mi rodzinę. I tak to... Tak to wygląda, tak to jest przekazywane, ten wirus. Nienawiści. Mind if we sit down? Suit yourself. Pustkowia. Ej, ten gość wygląda jak ja. Wszystki typ. I hear you'll take care of people's problems. Is that right? If you pay me. Oh, we'll pay you. And you'll do this all by yourself? That's right. We pay you when the job's done. Is that okay? That's the way you want to do it. So who do you want dead? Well, it's like this. There's his family. Lives down the creek a ways. We seem to be getting closer. Czekaj. What is next one? Pamiętam to wspomnienie, w sensie pamiętam. Przechodziliśmy przez właśnie chyba takie okoliczne domy rozpierdolone i tam była rozpierdzielona rodzina. Rzeczywiście, jakiś robot też był zaatakowany. Imersja, wiesz, trzeba pamiętać wydarzenia z gierki, żeby się jeszcze bardziej delektować tym arcydziełem. O kurwa. Mr. Kellogg, I'm glad you decided to meet with me. Agentka Instytutu, tak. The Institute. I wanted to see for myself if you really existed. We do, as you can see. Coraz bliżej. It's come to my attention that you've been rather disruptive of our operations lately. This must stop. I do what people pay me to do. If that's a problem for you, I could see only one way out. And what's that, Mr. Kellogg? If I'm working for you, there's no more problem. From what I hear, you can afford me. I don't think you fully understand the situation you're in. I think I do. Very well. O co tu chodzi? Poczekaj, nie? You heard all sorts of rumors about the Institute. But I figured they were just a convenient boogeyman for anything bad that ever happened. They were real, all right. They didn't know anything about operating on the surface. Relied on their synths for everything. They had the resources I needed. And I had the expertise they needed. Turned into a permanent arrangement. Suited me just fine. 748.
Initiate. Wow, wow, wow. O kurwa, mordo. Oh, damn. Boom, boom, właśnie tak. Jednak ma te ruchy, ja go pokonałem na trudnym poziomie. Impressive. We may have something to talk about after all. Zmieniła gadkę. One of these has got to tell us something. We are running out of brain here. Ah, there's one that looks most. Ostatnie wspomnienie, jeśli tam nie znajdę mojego syna, prawdopodobnie nigdy go już nie odnajdę. Shaun! Shaun! Tu! Tu musi być! To on? Nie! Pod C6, down the hall near the end. O! To ja, kurwa! Even then, I knew it was a mistake leaving him alive. I understood that kind of revenge. Dokładnie. Mogłeś mnie odpierdolić, gdybym kurwa nie grał w tą gierkę i bym ci nie rozpierdolił. A teraz co? To był największy błąd twojego życia, stary. Nie pchanie tej dupeczki, nie na tym zmywaku, co robiłeś. Nie te pistolety, tylko to był twój błąd życiowy. They won't be able to hide from him for long. I'm glad I didn't have to kill the kid. I'm not saying I haven't done it, but, I never liked to. And yeah, I guess it did remind me of her. Yeah, I'm a cold-hearted bastard for sure, but, still human. Better this way, though. Better than taking her kid and leaving her alive. Eggheads never liked taking orders from a dirty, contaminated degenerate like me. But they needed me, and I made sure they knew it. This is the one. To jest ta akcja. To jest ten moment. Mogę jeszcze raz zobaczyć, jak goś odpierdala moją żonę, przecież jest koszmarny. No, Shaun! Shaun! Is it over? To ja! Are we okay? Almost. Everything's gonna be fine. Come here. Come here, baby. No, no, I've got him! Let the boy go. No, no. Yeah, yeah, poczekaj. The Institute's main operator in the Commonwealth. If they needed something done, they came to me. Yeah. It wasn't usual for anybody from the Institute to come along on a mission, so this one stood out. They didn't know then who it was we were grabbing from the vault. Of course. Zobaczymy to ujęcie, jak rozbryzga się jej głowa. Not really. No! Kurwa mać! Co ty robisz? Nie! No! Odklej quest! Co ty zrobiłeś? Rozjebię cię. Czy już to zrobiłem? Ale zrobimy to jeszcze raz. What's the hold up? I'm almost finished, Kellogg. I just need to confirm. Come on. All right. We're good. I'm sorry you had to go through that again. I found another intact memory. Whenever you're ready. Może powoli tylko to... To mój syn! Jest Rudy? Is that kurwa! This appears to be a very recent memory. So, good news, I think. No, kurwa mać, tyle jebania się z tymi szkodnikami, potworami zombie. Wasn't my idea to settle down with the kid in the middle of Diamond City. I thought it was a terrible idea, actually. But it was one of the old man's pet projects, so here we were. Pierdole. Me and the kid. Znaczy, są dwa proczy. Powiem tak, no. Cieszę się, że moja żona nigdy mnie nie zdradziła i zapewne, że jesteś moim dzieckiem, ale jak ja cię patrzę, to nawet trochę żałuję tego, że jest tak wierna. Ja pierdolę! But there's no going back.
I knew it was just temporary. It'd be back to normal business before too long. Kurde, mole, gdzie my jesteśmy, stary? Jak ty w ogóle wychowałeś to dziecko? Tyle czasu! To on spędził, to Kalo go prawie wychował! To może powiedzieć, jakby trochę jego stary, ej! It's okay. O kurwa, ale ma goś styl, ale ma goś klasę, muszę mieć te okulary, ten strój, muszę to mieć! Wygląda jak księdzu, alchemik! Minimizing my exposure to civilians is a priority. Forget I said anything. So what's the big crisis this time? New orders for you. One of our scientists has left the Institute. Poszukiwanie naukowca. He's gone rogue. Name's Dr. Brian Virgil. Virgil van Dijk. We know he's hiding somewhere in the Morzu Blasku. Here's his file. Naukowiec, może on mi to wszystko powie. To jest informacja i mój syn. Some heads are gonna roll for this. Capture and return or just elimination. A ten gość to kto? The new breed of synths could easily pass as human. To jest syntek. Some of them did. But the Coursers, they weren't built to blend in. They were killing machines. O kurwa, chciałbym być tym z takim. Chciałbym być nim. Stronger and faster than almost any real human. Ten gość pewnie rozpierdala wszystkich. Ma pewnie setny level. Elimination. He was working on a highly classified program. Ściśle tajny projekt, bracie. No kidding. Bez jaj. One of the top bioscience boys? Damn. So, I guess you're taking the kid back with you. Affirmative. Your only mission is to locate and eliminate Virgil. You're taking me home to my father? Tak, do mnie, synku. Stand next to me and hold still. Okay. Mój syn, do tatusia. O, wyjebało go z tekstur. Nie, jest. Halo, gdzie oni idą? Po co jemu mój syn? Kurwa, dziwnie to wygląda, w chuj, to jest jakiś PDD? Paw Daddy, chuj, wie o co chodzi, stary, dziwnie to wygląda. O! Uuu! Bye. Teleportation. Teleportacja? Nobody's found the entrance to the Institute, because there is no entrance. No to za dużo odklejaka, teleportacja, no jeszcze bomba atomowa, schrony, w to mogą wierzyć, ale teleportacja... Nawet tych guli kupiłem, teleportacja, z czym wy kurwa wyjeżdżacie? Chuj z tym. Co teraz? Ha! O! Aaa, wychodzę przez telewizor. TVN, a Polsat mijał, kurwa macie, niezabezpieczone kanały! Tele 5, pornosy na RTL 7! Czy tam na RTP, czy na TV4 to było? Chuj wi. Żadnych gwałtów, żadnych gwałtownych ruchów? Dobrze, spokojnie, wyluzuj, ale faza! No kurwa jest... Next time I have to watch someone's life story, I want popcorn. Well, yeah. If you're cognizant enough to judge, Panie Stamari. I think we can safely say that you're out of critical condition. Are you ready to talk about what happened in there? Tak, tak, kurwa teleportacja. Teleportacja, on znikł. On go znikł, poszli za Hasiok i on znikł, on go teleportał. We got what we needed. The Institute uses teleportation to get in and out. Yes, their greatest secret has finally been revealed. But that only leads to more questions. How does it work? Where do we go next? Kurwa, no, wiesz co, tam oni gadali o jakimś transferze do Liverpoolu. Wydaje mi się, że z 2015 Virgil van Dijk. Kojarzysz? Virgil van Dijk, musimy go odszukać. To jest klocek do układanki. No to musimy tam ruszyć. Na pewno... Ale dlaczego? Tam nie, ludzie nie chodzą. What makes the glowing sea so dangerous? The name says it all. Radiation. So much that nothing there could possibly live. Nothing. Okej, okay, czyli trzeba jakiś kombinezon. Radioactive hazards is nothing new. But the glowing kilku sekund? To jak my tam kurwa jedziemy? That's why it doesn't make sense. Virgil fleeing into that hell. The exposure alone. To kurwa. To kurcze. To jest idealna kryjówka, no, oczywiście. That's why he's there. To make the Institute think twice about following him. That must be it. He's using the radiation and the glowing sea like a shield or a cloak
a way to throw them off and be at an advantage. If Virgil found a way to survive there, you'll have to do the same. If you're going to follow him. Oh, I'm going in naked. Fingers crossed I get superpowers. I know you're joking, but as a doctor, I feel obligated to remind you that unprotected radioactive exposure will only kill you. Dead. D-E-A-D. So okay. Be sure you find a way to get through there with your life intact. And good luck. By the way, I unlocked Mr. Valentine first. Ooh, yeah. Remove the implant while you were waking up. He's waiting for you upstairs. O, dzięki. Kurka mać, a to jak w takim razie? Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Morze Blasku, odszukaj Virginia na Morzu Blasku. Zobaczę na swoim Beep Boyu, gdzie to kurwa jest. Okej, czy to jest jakaś radioaktywna miejscówka?